Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na drugim z serii wykładów o architekturze, które przygotowaliśmy dla Państwa w Muzeum Architektury. Będzie ich jeszcze kilka. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć coś o podwodnych miastach w architekturze drugiej połowy XX wieku i na początku XXI wieku. Wymaga to pewnych wyjaśnień. Otóż koncepcja tworzenia podwodnych miast jest przede wszystkim przejawem myślenia utopijnego, ale no, nie można zlekceważyć, jak wielką rolę w organizowaniu życia ludzi odgrywają utopie. Utopie są programami lepszego życia w przyszłości i przez to zawsze były dla ludzi pociągające. Drugim powodem tworzenia projektów podwodnych miast jest po prostu rozwój możliwości technicznych, eksperymentów, które wytyczają pewne możliwości życia pod wodą. Trzecią przyczyną, jak się okazuje, jedyną poważną, jest chęć zyskania korzyści finansowych z dostarczania ludziom choćby namiastek życia pod wodą. Gdyby się skupić wyłącznie na ideowych źródłach konceptów zamieszkiwania pod wodą, to wówczas jako przyczynę należy wskazać taką przynależną człowiekowi skłonność do przekraczania wszelkich ograniczeń, różnych ograniczeń. Jednak wytwarzane utopie, o których mówiliśmy wcześniej, które mogą być też uznane za ideową przyczynę projektów podwodnych miast, miewają czasami bardzo konkretne też swoje przyczyny natury politycznej. Przykładem takiej sytuacji jest utopijny habitat wymyślony przez Juliusza Verna. Ucieczka w życie pod wodą jako konsekwencja konfliktów politycznych stała się od czasów kapitana Nemo motywem, który bardzo silnie jakby zakorzenił się w kulturze powszechnej. Powieść Verna wykorzystywała ówczesne możliwości techniczne, powiększyła te możliwości siłą wyobraźni i złączyła je z pewnym programem politycznym walki z imperializmem. Literacka fantazja Verna została wzmocniona przez wysiłki ilustratorów, by w efekcie stworzyć marzenie, które pokierowało ludzkimi poczynaniami na dziesiątki lat. Jak mówię, nie należy lekceważyć siły sprawczej utopijnych pomysłów, ponieważ ludzie chętnie kierują się celami wymyślonymi przez proroków czy wizjonerów. W XIX-wiecznych publikacjach ten ruchomy habitat podwodny zaludniony był politycznymi uciekinierami i przybrał kształt takiej ultranowoczesnej łodzi podwodnej o kształcie cygara. Filmowcom może nie do końca to odpowiadało, dlatego w filmowych adaptacjach okręt podwodny Nautilus przybrał bardziej dekoracyjne formy, jak ten tutaj zaprojektowany przez Harpera Goffa w roku 1954. Kapitan Nemo, jego okręt, ale też podwodne miasto były nie tylko miejscami ucieczki od złego świata, ale też walki z tym złym światem i stwarzania alternatyw. W pierwotnym zresztą założeniu Verna kapitan Nemo miał być polskim powstańcem walczącym z Imperium Rosyjskim. No i to też jest ciekawy motyw, motyw walki człowieka właściwie z rzeczywistością. Człowiek organizujący wokół siebie osobny świat, świat alternatywny wobec rzeczywistości, pozostaje również dzisiaj pewnym wzorem dla zachowania ludzkiego. Kapitan Nemo miał uzasadnione powody do nienawiści. Verne te powody szanował. Szanował tak długo, aż zainteresowała się tym i zainterweniowała ambasada rosyjska. Wówczas tego mściwego Polaka zamieniono w postać hinduskiego księcia walczącego z Anglikami. W XX wieku motorem rozwoju podwodnego życia, między innymi na okrętach, także były kwestie polityczne, a zwłaszcza konkurencja między systemem kapitalistycznym a komunistycznym. Wzmagało to badania nad urządzeniami do nurkowania. Jeśli jeszcze mówimy o ideowych źródłach konceptów zamieszkiwania
pod wodą, no to rozwój urządzeń do nurkowania był tutaj pewnym ważnym elementem. Te urządzenia miały oczywiście też przeznaczenie cywilne, ale ten rozwój był gdzieś u swoich prapoczątków także inspirowany polityką. Dzwon nurkowy Halleya, astronoma Halleya, miał mieć różnorodne zastosowania, głównie cywilne, ale jak mówię, u początków tego wszystkiego leżała starożytna legenda o Aleksandrze Wielkim, który to Aleksander Wielki miał mieć urządzenie, które umożliwiło penetrację pod wodą twierdzy Tyr i doprowadzenie jej do murów tej twierdzy, do zrujnowania, do tego, że można było tą twierdzę w końcu zdobyć. Już Arystoteles właśnie w dziele Problemata zapisał historię o Aleksandrze Wielkim, który nie mogąc zdobyć Tyru, zbudował urządzenie, które właśnie naruszyło podwodną strukturę twierdzy. Podsumowując, istnieją trzy grupy powodów budowania miast. Myślenie utopijne, które jak się okazuje czasami jest bardzo silnie motywowane politycznie. Po drugie, odkrycia naukowe, zarówno wojskowe, jak i cywilne, w zakresie chociażby budowy różnych urządzeń umożliwiających oddychanie pod wodą. No i trzeci powód to potrzeba stworzenia atrakcji turystycznych, które mogą przynieść korzyści finansowe. Z dzisiejszego naszego spotkania można będzie wynieść wniosek, że granice między tymi powodami bywają płynne. Polityka miesza się z nauką, odkrycia naukowe mieszają się z tym, jak można je wykorzystać do potrzeb komercyjnych. Określenie podwodne miasta, które tutaj jest u początku tego naszego spotkania, jest określeniem metaforycznym, określeniem umownym, określeniem szerokim. Pod tym określeniem ukrywają się zarówno miasta usytuowane nad wodą, częściowo czasami tylko zanurzone w wodzie, i bardzo niewielka liczba takich, które rzeczywiście w dużej części będą zanurzone pod wodą. Początek tej opowieści to lata 60. XX wieku i projekty Japończyków. Wśród tych projektów wyróżnia się przede wszystkim projekt Kenzo Tange z roku 1960, który przewidywał zbudowanie miasta na obszarze Zatoki Tokijskiej. Więc mamy tutaj początkowo miasto na wodzie, którego tylko fundamenty są pod wodą. Projekt Kenzo Tange był wersją miasta liniowego, jednak uzupełnionego o możliwość długotrwałego rozwoju. Był to początek takiego nurtu w architekturze XX wieku, który określamy nazwą metabolizm. Główna oś w tym projekcie przecinająca zatokę to pas autostrad, od którego odchodzą prostopadle ulokowane drogi wzdłuż, których przewidziano budowę osiedli mieszkalnych i miejsc pracy. Główna oś komunikacyjna miała być zakorzeniona w centrum istniejącego Tokio, przecinać całą zatokę i łączyć oba brzegi tej zatoki. Jak Państwo widzą z góry, jeszcze się temu dokładniej przyjrzymy, dzięki takiej strukturze wokół czy po obu stronach tej osi komunikacyjnej można było rozbudowywać dodatkowe osie, które mogły być zabudowywane. Projekt Kenzo Tange wszedł do historii urbanistyki oczywiście przede wszystkim przez swój rozmach, odwagę, ale też dzięki umiejętnemu reklamowaniu. Moderniści zresztą mieli czasami wyjątkowe talenty do reklamowania swoich pomysłów. W tym przypadku widzą Państwo po lewej stronie ilustracji Kenzo Tange stojącego na tle wielkoformatowej fotografii. Po prawej stronie natomiast mamy fotografię modeli, które też razem z fotografiami, modele i fotografie przyczyniły się do wielkiej sławy tego pomysłu,
mimo jego utopijności. I w olbrzymiej mierze trzeba powiedzieć o tym projekcie, że był rozwinięciem zasad karty ateńskiej. Niemniej jednak zawierał także elementy nowe, elementy myślenia o mieście jako rozwijającym się organizmie. Pas autostrad, tutaj widzimy jego fragment, miał zapętlać się w 9 pętli, które miały umożliwiać swobodny rozwój przede wszystkim tych części miasta powiązanych z autostradami, a dopiero dodatkowo rozszerzać to na boki. Duże przestrzenie miały zostać pokryte zielenią, tak jak zakładała to karta ateńska, ale też widok z góry uwidacznia podobieństwo tego miasta do rozrastającego się drzewa. Miasto się miało rozrastać po obu stronach tego głównego pasa i w ten sposób jakby realizowano tutaj zasadę architektury organicznej. Budynki miały przyjmować oryginalne kształty, co także było sygnałem odejścia od modernistycznego upodobania do prostych brył geometrycznych. Organiczny rozwój miasta przewidywał także projekt Helix City autorstwa Kisho Kurakawy o strukturze przypominającej budowę chromosomów. Również w tym przypadku ten kształt miał świadczyć jakby o organiczności tego miasta. Niewątpliwie projekt został zainspirowany odkryciem struktury DNA i jak wiele takich abstrakcyjnych wzorców przyjęty został przez architekturę. Do dzisiaj zresztą wykonuje się wizualizację tego dzieła. Projekt prawdopodobnie rzeczywiście miał jakieś cechy organiczne. One się wyrażają również w samym tylko użyciu tych miękkich, organicznych linii zamiast wyłącznie linii prostych. Plan, jeśli spojrzymy na to z góry, przypominał wodne rośliny połączone ze sobą, co od tego momentu stanie się bardzo ważnym motywem w projektowaniu wodnych miast i będzie wracało jeszcze wielokrotnie. Podobny zresztą charakter wykazywał inny projekt Kisho Kurakawy. Tutaj też widzą Państwo jakby po lewej stronie, na ilustracji po lewej stronie te rośliny czy roślinopodobne formuły. Natomiast ilustracja w prawym dolnym rogu pokazuje, że dzięki tej strukturze to miasto z 61 roku może się swobodnie i w nieskończoność rozwijać. Najwięcej wodnych miast zaprojektował Kiyonori Kikutake. I o nim teraz chciałbym troszkę Państwu opowiedzieć. Pierwszy jego projekt pochodził jeszcze z roku 1958. Przewidywał zbudowanie miasta o średnicy 4 km. Miasto miały tworzyć okręgi wyznaczone przez wielkie boje. Te boje miały zawierać różnego rodzaju urządzenia, a również fabryki i dodatkowo cylindry, które były przeznaczone na mieszkanie. Przewidywano, że zaludnienie tego miasta osiągnie około 50 tysięcy mieszkańców. Kiyonori Kikutake stworzył jeszcze dwa podobne miasta, przy czym te kolejne miasta były przeznaczone dla coraz większej liczby mieszkańców. Projekt Unabara z 1960 roku pokazuje ponownie schemat miasta, wyraźnie oparty o strukturę komórki biologicznej i również tutaj w tym zewnętrznym otoku przewidziano ulokowanie fabryk. Wewnętrzna pętla natomiast miała być przeznaczona pod zabudowę mieszkalną. Morska przestrzeń między tymi dwoma pętlami miała być wykorzystana dla upraw morskich. Projekt kolejny z roku 1963 zakładał budowę podobnie organicznych zespołów, w tym przypadku wysp z cylindrycznymi wieżami, których głębokie zanurzenie miało zapewniać utrzymanie równowagi. Wyspy miały się oddzielać od siebie i tworzyć kolejne zespoły wysp. Połączenia między wyspami miały przyczyniać się do zaniku chybotania całości. Cechą tego projektu
były te cylindryczne wieże, których wizerunki przyczyniły się do upowszechnienia tego właśnie motywu w architekturze modernistycznej. Tak zwane kolby kukurydzy, no cóż, jak widać tutaj niekiedy nadgryzione, reprezentują właśnie chęć odejścia od wzoru sześcianu, chęć odejścia od wzoru wyłącznie prostej bryły stereometrycznej. Kigutake posługiwał się także modelami, jak Państwo widzą, upowszechniając zresztą właśnie podobnie jak Kenzo Tange poprzez te modele, poprzez udział w wystawach, dążenia do fantazjowania w architekturze. To był okres niewątpliwie swobody wymyślania przyszłości. Kigutake stworzył łącznie 18 projektów nawodnych i tylko częściowo podwodnych miast. Tutaj pokazuję Państwu jeden z ostatnich jego projektów z 1971 roku, który stanowi pewne podsumowanie jego pomysłów. Jego i nie tylko jego, bo jeśli przyjrzą się Państwo tutaj podpisowi, to okaże się, że współautorem był John Craven, słynny wojskowy naukowiec, twórca wielu podwodnych urządzeń, zwłaszcza dla wojska, ale nie tylko, ponieważ angażując się w ten projekt, zaopatrzył go w różnego rodzaju urządzenia, o których wiedział, że mogą funkcjonować, że mogą wspomóc funkcjonowanie również tego miasta. Craven zatem dodał do projektu bardzo wiele urządzeń i elementów zaczerpniętych z własnych odkryć, z posiadanej wiedzy. Wymagałoby to oczywiście dokładniejszego wyjaśnienia. Kikutake stworzył także mieszkalną platformę nawodną o nazwie Aquapolis. Dzieło miało upamiętniać odzyskanie władzy Japonii nad Okinawą, która do 1972 roku była okupowana przez Amerykanów. Platforma była świetnie pomyślana. Była dziełem nie tylko geniuszu architektonicznego i technicznego, ale też wielu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych Japonii. Miała być pewnego rodzaju pomnikiem odzyskania niepodległości na, czy władzy nad Okinawą. Projekt był bardzo dobrze zabezpieczony urządzeniami hydraulicznymi przed wpływem wielkich fal i również most, który tutaj Państwo widzą, łączący platformę z lądem, był odporny na złe warunki pogodowe. Platforma była przede wszystkim obiektem wystawienniczym. Była to olbrzymia budowla. Ważyła 15 tysięcy ton, ponad 30 metrów wystawało ponad powierzchnię morza. Były też duże elementy zanurzone pod wodą. Jak mówię, był to głównie obiekt wystawienniczy. Zwiedziła go tą platformę niezliczona liczba gości. Każdy z tych gości początkowo otrzymywał certyfikat obywatelstwa akwapolskiego, czyli stania się mieszkańcem, obywatelem Aquapolis. Niewątpliwie te projekty i w ogóle ówczesna działalność architektów japońskich miała duży wpływ na architekturę światową. Pod wpływem rozwiązań japońskich ukształtowały się całe nurty architektury światowej i również idea miast wodnych zainteresowała wielu architektów na świecie. Skupimy się na architektach francuskich. Pierwszym takim dokumentem wpływu pomysłów japońskich był projekt Paula Maimonta jeszcze z roku 1959, z czasów jego studiów w Japonii, który to projekt początkowo był tylko takim zarysem, ale Maimont potem go dopracował. Miasto z roku 1959 roku miało mieć dużą część podwodną przeznaczoną na potrzeby przemysłowe. Tam miało być elektrownie, magazyny, inne też pomieszczenia o charakterze technicznym. To wszystko miało być pod wodą, nad wodą natomiast miał się znajdować ten parasol, do którego jeszcze za chwilę wrócimy. W roku 1959, a więc równolegle z pomysłami Kenzo Tange, Maimont stworzył projekt zabudowy Zatoki Tokijskiej, przy czym w jego przypadku miała być to prawie że nieruchoma platforma do zabudowy
która miała pływać na betonowych kasetonach. Miasto zresztą miało liczyć, to nowa część Tokio miała liczyć nawet 10 milionów mieszkańców. Wróćmy jednak do naszych parasolowatych struktur. O pewnym metabolicznym rodowodzie, przypominającym bowiem trochę rośliny, jakiś krzew, ale też umożliwiających rozwój na tych strukturach budowli. Czyli struktury były w gruncie rzeczy tylko szkieletami, które można było uzupełniać o kolejne elementy. Również Paryż miał stać się wodnym miastem. Do tego architekt zamierzał stworzyć sztuczne jezioro zasilane przez Sekwanę. Tutaj widzimy właśnie te parasolowate struktury, które były szkieletami do zabudowy. Można było na nich umieszczać całe budynki. One są tutaj zaznaczone tylko takimi jakby balkonami. Symbolizują te balkony właśnie miejsca pod całe bloki mieszkalne. Sławę natomiast Majmontowi przyniósł projekt sztucznej wyspy, która powiększyłaby powierzchnię księstwa Monako. Ta sztuczna wyspa miała przyjąć kształt amfiteatru. Budynki miały schodzić jakby w dół w stronę wewnętrznego jeziora. Projekt był zakotwiczony w podwodnej części, w dnie morskim, w taki to złożony sposób, za pomocą łańcuchów biegnących w różne strony. To miało chronić wyspę od kołysania. Część tego kołysania miała się przenosić na te łańcuchy, zmniejszać siłę tego kołysania, także ta część nawodna miała być wolna od wszelkiego chybotania. No właśnie, teraz przejdźmy do postaci, która jest równie dziwna, fantazyjna, jak kapitan Nemo. Postać jest bardzo ważna dla rozwoju podwodnych miast, również z tego względu, że w tym momencie przełamuje się wyłącznie skłonność do utopii, wchodzi to, cała sfera tych projektów wchodzi w związki z badaniami naukowymi, ale też zarysowuje się coś, co zdominuje w końcu ideę podwodnych miast, czyli użyteczność komercyjna. Dla pomysłów podwodnych miast postać Jacques'a Cousteau, wynalazcy licznych urządzeń do nurkowania, projektanta podwodnych osiedli, jest bardzo ważna. Dzisiaj jest to postać prawie że zapomniana, natomiast w latach 60. no, był to bohater kultury światowej. Filmy o nim, filmy jego autorstwa oglądano na całym świecie. Postać bardzo, bardzo znana. Cousteau zasłynął poszukiwaniami zatopionych wraków, dawnych okrętów przewożących złoto i nie tylko. To zwróciło na niego uwagę, ale też miał wielką pomysłowość w zakresie budowy różnego rodzaju skafandrów, urządzeń do nurkowania, co z czasem rozrastało się. Te pomysły stawały się coraz bardziej śmiałe. Filmowaniem podwodnej fauny i flory przy użyciu wynalezionych przez siebie aparatów fotograficznych i filmowych Cousteau jakby utrwalił swoją pozycję w świecie idei podwodnych miast. W świecie idei podwodnych miast. Na pewien czas Cousteau połączył swoje siły z kapitanem Bondem, podobnym do niego wojskowym fantastą, który uwodził swoje dowództwo przez całych kilka dekad pomysłami. Także amerykańska marynarka wojenna w pewnym segmencie wypełniona była fantazjami i projektami George'a Bonda, kapitana Bonda. Co ciekawe, zarówno Cousteau, jak i Bond finansowali niektóre ze swoich pomysłów wpływami z reklam. Mamy zatem do czynienia z pierwszymi przejawami komercjalizacji idei podwodnych miast. Zwróćcie Państwo uwagę, że na tym zdjęciu prawdziwym bohaterem jest zegarek. Może to się jeszcze dokładnie nie uwidacznia,
ale postaram się Państwu jednak tą tezę udowodnić. Pokazuję również zdjęcia Bonda, tutaj z fajką, taką typowo marynarską fajką, i Cousteau, którzy, jak widać, potrafili reklamować przede wszystkim samych siebie. Ale nie tylko, nie tylko. Najbardziej znane ich fotografie pochodzą z magazynów reklamowych firmy Rolex. Zwróćcie Państwo uwagę, że również tutaj na pierwszym planie mamy zegarek. Jacques Cousteau stoi przed takim urządzeniem umożliwiającym mu oglądanie podwodnego świata, ale najważniejszy jest zegarek. Najważniejszy jest zegarek. Gdyby nie firma Rolex, nie mielibyśmy tego znakomitego zdjęcia. Kapitan Bond, zegarek, weszły też do kultury popularnej, dzięki zwłaszcza filmom z Jamesem Bondem. W kolejnych 9 częściach wszędzie występował tam właśnie ten zegarek noszony przez kapitana Bonda, przez Jacques'a Cousteau i przez komandora Bonda. Pamięć o kapitanie Cousteau dzisiaj się mocno zatarła. Wraca jedynie u ludzi, którzy pamiętają te czasy. Oni kręcą dzisiaj filmy biograficzne o kapitanie Cousteau, które w jakiejś mierze są filmami autobiograficznymi, ponieważ opowiadają o tym, że ulegli kiedyś fascynacji przygodami Jacques'a Cousteau. Więc pamięć o kapitanie Cousteau wraca w filmach biograficznych. One są czasami komediami, czasami są filmowymi dramatami, ale bardzo często też są świetnie zrobione i mają znakomitą obsadę, jak ten film właśnie z Billem Murrayem, z Willemem Dafoe, z Angeliką Houston, z Kate Blanchett i wieloma innymi znakomitymi aktorami. Film, który prawdopodobnie jest przede wszystkim kpiną, chociaż ta kpina jest tutaj nieprzypadkowa, ponieważ działalność Cousteau miała bardzo ambiwalentny charakter. Z jednej strony mamy do czynienia z odkrywcą, z konstruktorem, z pomysłodawcą, a z drugiej strony, jeśli się dokładniej przyjrzymy postaci Jacques'a Cousteau, to okaże się, że bez skrajnego egocentryzmu tutaj się nic nie mogło zdarzyć. Wszystko było nie tylko napompowane ego Jacques'a Cousteau, ale na dodatek Jacques Cousteau miał niebywały też talent, można by powiedzieć, filmowy. Wszystko było zawsze starannie wyreżyserowane, jego wygląd. I tutaj Bill Murray to podkreśla. Słynna czapka, czerwona czapeczka, przejęta została z dziedzictwa podwodniaków z brytyjskiej Royal Navy, a z kolei oni nosili ją jako wspomnienie po słynnym nurku, który uratował katedrę Winchester, przebywając pod wodą niezliczonej ilości godzin i wydobywając muł spod katedry, zastępując go blokami cementowymi i cegłami. Więc wszystko ma swoją historię, a ta historia dzisiaj jest może słabiej już rozumiana, kiedyś była bardziej jakby w ramach pewnego kontekstu też lepiej rozumiana. Nawet filmy, które próbują poważniej mówić o Jacques'u Cousteau, pokazują, że główną motywacją tych odkryć, tych badań, o których zaraz powiemy, tak naprawdę była żądza sławy. Gdy zabrakło Jacques'a Cousteau, w tym segmencie ta historia jakby się skończyła. Okazało się, że bez niego niewiele da się zrobić. Oczywiście nie mówię, że nie czyniono wielu odkryć wojskowych i cywilnych, ale pokazuje ta historia, jak wiele zależy od fantazji, od uporu, od egocentryzmu, egotyzmu i od w ogóle pojedynczego człowieka. Niektóre elementy działalności Cousteau trzeba jednak traktować na poważnie. Zwłaszcza próby zbudowania podwodnych habitatów. Te habitaty określano jako konszelfy. Był konszelf 1, konszelf 2 i konszelf 3.
i chciałbym Państwu króciutko przedstawić ich historię. Pierwszy podwodny habitat rzeka Cousteau miał kształt metalowego walca. Nazwano go Diogenes, bo przypominał beczkę zamieszkiwaną przez słynnego filozofa. Tą beczkę zanurzono na 10 metrów w morzu w pobliżu Marsylii. Beczkę zamieszkiwały dwie osoby, które spędziły tam łącznie 7 dni, badając reakcje organizmów na wdychane gazy. Wszystko było skrupulatnie opisywane, zapisywane. Wszystko było natchnione klimatem badań naukowych. Conchelv 2 był już całą kolonią podwodnych obiektów. Z tej kolonii zrealizowano tylko kilka obiektów, ale nawet w tym ograniczonym wymiarze jest to bardzo ważny wkład w ideę podwodnych miast. Oprócz głównej bazy wykorzystano tam także miniaturową łódź podwodną. Widzą ją tutaj Państwo w głębinie wodnej. Wygląda ona skromnie, ale to właśnie ona odegrała kluczową rolę w upowszechnieniu wiedzy o tym projekcie. Conchelv 2 był zanurzony na głębokości 10 metrów, był przeznaczony dla już 5 osób. Składał się z wielu elementów, ale przede wszystkim z dwóch. Z bazy mieszkalnej i tego okrągłego elementu, który miał być portem dla małej łodzi nurkowej. Tu widzimy budowanie tego modułu mieszkalnego i tu widzimy jego rozplanowanie. No, przewidywał ten moduł, że będzie tam oczywiście sypialnia, że będzie sterownia, że będzie kuchnia, no i że będzie pokój, z którego nurkowie będą się wydostawać czy powracać z wody z powrotem do tego modułu. Ciężkie stopy tego modułu utrzymywały go na dnie. Ważnym elementem, jak już wspomniałem, był port dla łodzi podwodnej. Dlaczego to było takie ważne? Cały projekt był powiązany z kręceniem filmu. I właściwie tylko film spowodował, że ten obiekt stał się wszechświatowo znany, że przyczynił się do sławy tej podwodnej kolonii. Dzisiaj z tego zostały niewielkie fragmenty, ale dalej stanowią poważną atrakcję turystyczną. Każdy element projektu odgrywał oczywiście dużą rolę w badaniach naukowych, ale jak mówię, ważniejsze od odgrywania roli w badaniach naukowych było odgrywanie roli filmowej. Każdy z tych obiektów w filmie miał swoje miejsce, swoją rolę do odegrania i miniaturowa łódź była kluczowa, ponieważ to za jej pomocą filmowano całe przedsięwzięcie. Łódź zatem była bohaterem. Szczegóły techniczne, jej wygląd, a zwłaszcza to, jak prezentowała się pod wodą, no to wszystko było bardzo ważną częścią tego projektu. Widzą Państwo, jak ta łódź się zbliża do tego modułu mieszkalnego. W tle ta zielona część to jest właśnie ten port, do którego łódź zmierza za pomocą silników elektrycznych, które napędzały turbiny wodne, pozwalające sterować tym okręcikiem małym. Film na temat projektu Conchelv zyskał olbrzymią popularność w połowie lat 60. Świetne zdjęcia, zresztą dzięki aparatom do filmowania pod wodą wymyślonym przez Jacques'a Cousteau, całe opowieści o życiu, o zachowaniu tych akwanautów, również o tym, co jedli. Cousteau przywiązywał bardzo dużą wagę do właśnie jedzenia pod wodą. Szczegóły zachowań były oczywiście starannie wyreżyserowane, czego przeciętny widz nawet nie mógł się domyślać. Nawet te szczątkowe pozostałości są dzisiaj atrakcją turystyczną. Tutaj mamy hangar, w którym przechowywano narzędzia. Film dostał Oscara i to był bardzo ważny punkt w historii podwodnych miast, ponieważ ten Oscar umożliwił Jacques'owi Cousteau podpisanie kontraktu na serial filmowy. Ten kontrakt był bardzo korzystny finansowo, dzięki temu Cousteau mógł podtrzymać swoje zainteresowania
Te zainteresowania dotyczyły różnych elementów życia pod wodą, oglądania zwierząt, zachowania zwierząt. Z czasem też w tym serialu zaczęły się pojawiać, nieśmiało początkowo, elementy postawy ekologicznej. Świat bez słońca odegrał zatem w historii idei podwodnych miast podobną rolę jak powieści Juliusza Verna. Był czymś, co potrafiło zawładnąć ludzką wyobraźnię. W roku 65 zwodowano Kąszelw III. Kąszelw III zanurzono 10 razy głębiej niż poprzednika, na głębokości ponad 100 metrów pod wodą, w pobliżu wybrzeża francuskiego. Był sfinansowany ten projekt przez przemysł petrochemiczny, który też został uwiedziony przez Jacques'a Cousteau tym, że właśnie ten projekt umożliwi lepsze penetrowanie podwodnych złóż ropy. No, to nie okazało się prawdą. Było to ostatnie dokonanie Cousteau w dziedzinie badań naukowych. Reszta właściwie jest już tylko dziełem wielkiej sztuki filmowej. Ilustracje jednak Kąszelw III ukazywały się w gazetach technicznych, popularno-naukowych, również w czasopismach, w tygodnikach, miesięcznikach. Wszystko było bardzo pięknie ilustrowane. Dzięki zatem nie tylko filmom, ale też dzięki tej pomysłowości w docieraniu do wyobraźni ludzi, no, projekt Kąszelw III był powszechnie w połowie lat 60. znany. Jak Państwo widzą, dzięki tej ilustracji dowiadujemy się, jak wyglądała ta kabina, w której przebywali akwanauci, jak to wszystko funkcjonowało. W nowej sytuacji, jako reżyser filmowy, Cousteau wykorzystał bardzo dużo z osiągniętej przez siebie wiedzy i zbudował na potrzeby podwodnego filmowania batyskaf Anoreb, który to batyskaf dzisiaj jest prezentowany przed muzeum w Monako, ale ten batyskaf, jego kształt, jego wygląd był na tyle znany, że stał się inspiracją dla żółtej łodzi podwodnej, którą Beatlesi poruszali się po podwodnej krainie o nazwie Pepperland. Zobaczcie Państwo, podobieństwo jest wręcz łudzące. Cousteau wraz z tym faktem przejęcia anorepu przez film kreskowy, no, stał się bohaterem kultury popularnej, nie przymierzając jak pies Reksio. Kultura popularna, jak Państwo widzą od początku naszego wykładu, może mieć olbrzymi wpływ na zachowanie ludzi. Kapitan Nemo, Jacques Cousteau, jego zainteresowania, jego zdolności reżyserskie, reżyserowania życia, to wszystko ma wpływ. Ten wpływ, dowód na ten wpływ ma chociażby działalność Jacques'a Rougely. Wśród osób, które zostały natchnione duchem Cousteau, no właśnie znalazł się ten młody architekt, inżynier, który tworzył od początku swojej kariery właśnie różnego rodzaju kolonie i urządzenia podwodne. Kolonie podwodnych miast i urządzenia do przebywania pod wodą. W roku 1973 Jacques Rougely zaprojektował eksperymentalną kolonię badawczą o nazwie Thalassopolis, która była pełna różnego rodzaju pomysłów zaczerpniętych od Cousteau. Thalassopolis określony został nawet jako uniwersytet morski, żeby właśnie podtrzymać tą sugestię, że chodzi o pewną pracę naukową, że chodzi o pewną działalność naukową. To dodatkowo dodawało prestiżu pomysłom Jacques'a Rougely. W kolonii mieli mieszkać badacze podwodnego życia, ale też astronauci. Łącznie mogło tam na głębokości około 40 metrów pod wodą mieszkać około 250 mieszkańców. No, niełatwo jest rozpoznać, że mamy do czynienia z fantazją,
I instytucje francuskie, amerykańskie, naukowe, państwowe wspierały ten pomysł. Jednak, no, tak jak to było z kapitanem Bondem, w pewnym momencie zorientowano się, że to jest fantazja, że to jest coś niepotrzebnego. Projekt zatem nie został zrealizowany. W związku z tym w latach 70. Rouge zbudował całą serię batyskafów, które podobnie deklarowały przeznaczenie naukowo-badawcze, ale tak naprawdę były sprzedawane jako urządzenia komercyjne. Pierwszym takim obiektem była Galatea, którą od innych ówczesnych batyskafów, wojskowych i cywilnych, do badań również naukowych, wyróżniała uroda projektu. Widzą Państwo, że ten projekt, no, daje na siebie patrzeć, budzi pewne zadowolenie estetyczne. Był to zatem bardziej projekt architektury podwodnej niż tak naprawdę laboratorium. Galatea mogła swobodnie zanurzać się nawet na głębokość 60 metrów i mogło przebywać na niej około 5 osób. Bardziej opłacalne jednak okazało się w pewnym momencie projektowanie trimaranów do obserwacji podwodnego życia. Różli zbudował aż 30 trimaranów z serii Aquascope. Były one wcale jednak nie użytkowane przez naukowców, tylko kupowane przez zamożnych ludzi do właśnie zwiedzania podwodnego świata. Tak to wygląda ten trimaran z samym Jacques'em Rougerie w wynurzeniu. Widzieliście Państwo przed chwilą, jak wyglądał w zanurzeniu, a w obu przypadkach świetnie to jest wyglądające. Kolejny projekt, tym razem o nazwie Aqua Space, miał podobne cechy. Mógł być użytkowany jako podwodne laboratorium, ale w rzeczywistości tak naprawdę był po prostu stateczkiem dla turystów. Jego charakterystyczną cechą był przeszklony kadłub, który umożliwiał obserwację podwodnego życia nawet całkiem dużej grupie turystów. Tutaj mamy wersję właśnie jeszcze bez turystów. A tutaj, jak Państwo widzą, już z turystami, każdy z tych turystów ma karteczkę, na której przewieszoną przez taki railing, na której odnotowane są ryby, które można zobaczyć. Można zatem porównać zobaczoną rybę z rysunkiem i dowiedzieć się, jak ona się nazywa. No, jest to na pewno niepodwodne miasto, ale widzą Państwo, jak trudno jest takie podwodne miasto zrealizować. Idea podwodnego miasta zmieniła się zatem w tym momencie po prostu w atrakcję. To są tak zwane akwabule, urządzenia do podwodnych spacerów, które też chętnie budował Jacques Rougerie. Były one jedno, dwuosobowe, można było zobaczyć, spacerując dzięki temu urządzeniu pod wodą, właśnie urodę podwodnego świata. Różli zdał sobie sprawę z tego, że to są obiekty nadmiernie chyba komercyjne i powrócił do bardziej śmiałych pomysłów, między innymi takiej podwodnej osady w obszarze francuskiej Polinezji. Najbardziej rozbudowanym jego projektem i podsumowaniem jego działalności był projekt takiego podwodnego wieżowca, który miał być zgodnie z założeniami stacją badawczą, ale według mnie przejawiał też cechy luksusowego okrętu dla zamożnych turystów. Ten orbiter był pomyślany bardzo też starannie jako obiekt ekologiczny. Dużą część energii czerpał ze źródeł naturalnych i podwodnych, i nadwodnych. Miał bowiem urządzenia zarówno do gromadzenia energii słonecznej, jak i urządzenia wykorzystujące prądy wodne. Zatem panele solarne, turbiny wiatrowe, silniki na biopaliwa i pomysł tutaj akurat tylko zarysowany, ale do którego wrócono, że również przepływający prąd powietrza może napędzać jakąś turbinę. Okręt z założenia miał służyć obserwowaniu mórz, podwodnego życia, badaniu oceanów. Do tego został wciągnięty cały zespół różnych instytucji,
cywilnych, wojskowych, prywatnych. Wydawałoby się, że wiele brakuje, żeby ten obiekt zrealizować. No, jednak mimo pomysłowości w gromadzeniu funduszy udało się zrealizować tylko maleńką część, ten fragment górnego pokładu i na tym jakby poprzestano. Z tego można wyciągnąć jeden wniosek. W pewnym momencie pojawia się w projektowaniu miast myśl ekologiczna. Oparcie funkcjonowania podwodnych habitatów na naturalnej energii po raz pierwszy pojawiła się w projektach Rudolfa Dyrnacha. Te projekty były bardzo umowne. Były to projekty rysunkowe bez żadnych szczegółów, ale zastanawiały właśnie jako wczesne dzieła o charakterze ekologicznym. Tak wyglądało to Hydropolis Marsylia. Nie wiemy o żadnych szczegółach, oprócz tego, że miały być to miasta ekologiczne. Zwracam Państwu uwagę, że również w projektach Rudolfa Dyrnacha wraca ten zarys paracelowatej struktury. Do zasad organicznych kolonii morskich wrócił Jurzen Cui w kilku swoich projektach. Tych projektów nie będziemy omawiać. Chciałbym jedynie zwrócić Państwu uwagę na taki projekt tylko częściowo podwodny. Otóż w biomorficznych formach zaprojektował Cui most przecinający cieśninę gibraltarską. Most miał mieć taki wężowy charakter, co już jest dowodem na jego organiczność. Część tego podwodnego mostu czy tunelu miała się wynurzać i tworzyć wyspę pod elektrownię wiatrową i pod różnego rodzaju atrakcje turystyczne. Trudno coś powiedzieć jednoznacznego o tym projekcie. Projekt wygląda dość biomorficznie, ale tak naprawdę jego rozmiar przypomina jakąś wielką tamę w Chinach. Skrywa w gruncie rzeczy pewną arogancję. Most jest rozbudowaną architektonicznie wersją podwodnego tunelu pod kanałem La Manche. No i tym tylko się różni, że ma właśnie tą wyspę po środku. Ten wąż jakby część swojego grzbietu wysuwa ponad wodę. No i tam na tej wyspie miały być różnego rodzaju rzeczy miłe dla turystów. Głównie był to jednak oczywiście tunel. I tutaj widzimy, jak słabo w gruncie rzeczy za tą całą biomorficznością, za tą ekologicznością kryje się no, taka dość duża arogancja. Tej arogancji mniej znacznie jest w tym minimalistycznym projekcie, który miał testować, jak mało ludziom potrzeba do życia. Mieszkanie na wodzie oparte o minimalizm potrzeb, o minimalizm formy reprezentuje właśnie ta kapsuła autorstwa Andrei Zittel. Miała ona pokazać, co najbardziej niezbędne jest człowiekowi do życia. Testowano te różne rzeczy. Energię elektryczną zamierzano pozyskiwać z rowerowego dynama. Tutaj właśnie pan pokazuje, jak można rower połączyć z krzesłem i dołączyć do niego dynamo. Okazało się, że ogólnie światło czy energia elektryczna w ogóle człowiekowi nie jest potrzebna. Że naturalne światło wpadające tutaj w ten bulaj, który Państwo widzą ponad tym mieszkańcem, jest wystarczający do życia człowiekowi. Wszystkie te dotychczasowe elementy podsumowała twórczość Vincenta Calebota. Stworzył on dwa ciekawe pomysły, dwa projekty habitatów samowystarczalnych, biomorficznych i ekologicznych. Spróbujmy się im przyjrzeć. Pierwszy projekt nawiązywał swoją nazwą do meduzy bioluminescencyjnej, a więc
żyjącej pod wodą, ale wydzielającej światło. Ta meduza miała zachęcać właśnie do refleksji, jak można uzyskać światło w głębinach morskich, nie korzystając z tradycyjnego materiału dostarczającego energię. Wyspy miały zostać zbudowane z odpadów pozyskanych z oceanicznych głębi. Historię tego projektu, jakby już zrealizowanego, opisuje pewna wyimaginowana nastolatka, która z roku 2050 pisze taki do nas list. Zawarta w tym liście opowieść głosi, że przodkowie tej Oceany, tej 15-letniej dziewczyny, opanowali produkcję materiału powstałego z mieszania alg ze śmieciami wydobytymi z dna morskiego. Pozwólcie Państwo, że napiję się wody. Jest to pomysł, który wydaje się fantastyczny, ale rzeczywiście w tym czasie takie pomysły zgłaszano. Więc podwodna wioska zbudowana z algoplastu jest czymś być może nawet osiągalnym. Taki materiał kompozytowy, który powstaje z mieszania alg ze śmieciami, z przetworzonymi śmieciami, prawdopodobnie jest możliwy. Drugi projekt nawiązywał do kształtu amazońskiej lilii wodnej, która ma brzegi specyficznie zagięte w ten sposób, by woda nie wlewała się na liście tej lilii. Tutaj w tym projekcie liliowego miasta energii miała temu zbiorowisku sztucznych wysp dostarczać elektrownia zasilana podwodnymi prądami wodnymi. Tak to można najprościej powiedzieć. Zobaczcie Państwo, na tej ilustracji widzimy, że turbiny miały mieć olbrzymie rozmiary, żeby ich płaszczyzny, jak żagle, mogły wychwytywać podwodne prądy i właśnie dostarczać energii elektrycznej. Tak to wygląda. Widzimy dwie z tych wysp. Tutaj z kolei widzimy właśnie te liście lilii Wiktoria Królewska, tak się nazywa, albo Wiktoria Amazonika, która charakteryzuje się tym, że brzegi tych liści wygięte są jakby prostopadle do góry, zabezpieczając wnętrze przed falą, przed wodą. Tak to jest po przetworzeniu. Wyspa każda miała mieścić około 50 tysięcy mieszkańców. Widzimy tutaj, gdybyśmy poddali to dokładnej analizie, wpływy wcześniejszych francuskich projektów, chociażby ten amfiteatralny kształt jest nie tylko inspirowany tą lilią wodną, ale też projektami, które widzieliśmy Paula Maimonta. Kolonia byłaby samowystarczalna i jednocześnie wykorzystywałaby wszystkie odpady. Byłaby zatem takim idealnym ekologicznym habitatem. Obecnie tego typu pomysły stanowią temat wielu konkursów architektonicznych na świecie. W 2006 roku taki właśnie konkurs wygrała grupa serbskich architektów, którzy w dość spodziewany sposób zakładali, że budowę takich pływających wieżowców można uczynić z tworzyw, które ze śmieci pływających po oceanach. Jest to znowu podsumowanie różnego rodzaju pomysłów już do tej pory występujących. Podwodny habitat miał się też po tym oceanie
swobodnie poruszać. Projekt pochodzi z 2011 roku. No i pokazuje, że jedynie w świecie projektów ta idea podwodnych miast jest mocno zakorzeniona. Z rzeczywistością jest dużo gorzej. Niemniej jednak nawet międzynarodowe korporacje inżynieryjno-budowlane prezentują projekty podwodnych miast właśnie o ekologicznym przesłaniu. W tym przypadku mamy projekt korporacji Shimizu, która zakładała zbudowanie podwodnego miasta o kształcie kuli. Kula miała mieć średnicę 500 metrów, tylko górna część kuli była wysunięta ponad linię wody. W środku tej kuli byłaby kolumna. Strukturę tego habitatu tworzyłaby kolumna mieszcząca różnego rodzaju pomieszczenia. Pomieszczenia o różnym przeznaczeniu, łącznie dla 5000 użytkowników. Tak to wygląda na niektórych, na jednym z rysunków. Widzą Państwo tą zewnętrzną, w stosunku do tej wewnętrznej kolumny, część. Tu po obwodzie miały być drogi, ale również Shimizu gwarantowała, że jest w stanie w ciągu kilku lat wybudować to dzieło, no to jednak żadna możliwość realizacji nie pojawiła się nawet na odległym horyzoncie. Spróbujmy zatem zobaczyć, czy jest coś bardziej prawdopodobnego do realizacji. Wydawałoby się, że najszybciej może się to zdarzyć w Holandii, że tam będzie można odnaleźć jakiekolwiek większe wodne czy nawodne habitaty. I rzeczywiście, projekt osiedla na pływających betonowych kasetonach stworzył niedawno Ken Utis, ale o dziwo nawet ta całkiem skromna koncepcja no, nie doczekała się realizacji. Chociaż była całkiem nieźle pomyślana i odwoływała się do kilku zrealizowanych w Holandii projektów. No i również tej tradycji mieszkania na barkach wodnych, rzecznych i tak dalej. Pod względem architektonicznym, pod względem konstrukcyjnym, pod względem finansowym projekt był, prawdę mówiąc, bardzo łatwo osiągalny, a mimo to nie został zrealizowany. Nie został zrealizowany, mimo że architekt wykorzystał tutaj wiedzę, jaką zdobył podczas realizacji tak zwanych palm, czy wyspy palmowych w Dubaju i zastosował tutaj właśnie bardzo pomysłowo takie betonowe kasetony, na których miała być posadowiona cała ta budowla. Więc jak dotąd tylko wyspy w Dubaju są jedynym właściwie przykładem wykorzystania morza jako miejsca budowy dużego zbiorowiska budowli mieszkalnych. Palma Jumirach zamieszkała jest przez 10 tysięcy mieszkańców. Oczywiście ma ona pewne problemy z funkcjonowaniem, jednak jest podmywana przez prądy. Nie udało się całkowicie zabezpieczyć tej wyspy przed wpływem środowiska zewnętrznego. Więc widać, że gdyby cokolwiek udało się zrealizować, prawdopodobnie problemy funkcjonowania byłyby wielokrotnie większe. Najbardziej znanym obiektem mieszkalnym podwodnym jest pewien hotel. Jest pewien hotel. A właściwie przerobiona stacja badawcza La Chalupa, no, co by nie powiedzieć, brzydsza od przeciętnej barki rzecznej. Składa się z dwóch cylindrów. Na zdjęciu, czy na tej ilustracji wygląda to dość zachęcająco. Rzeczywistość jest jednak trochę inna. W jednym z cylindrów umieszczono kuchnię, w drugim dwie nieduże sypialnie. Po środku jest, jak Państwo widzą, wejście, wchodzi się tam pod wodą, wejście jest podwodne do środka przez to pomieszczenie i dopiero po lewej i po prawej stronie mamy te pomieszczenia o charakterze użytkowym.
Niedawno zmieniono tam wyposażenie, ale nawet to niedawno zmienione wyposażenie no, nie jest w stanie przesłonić brzydoty tego obiektu. Jest to jednak najbardziej popularny podwodny hotel na świecie, chętnie zamieszkiwany przez młode pary, które chyba nie narzekają na pobyt w tym lokum. Na Szwedzkim Jeziorze umieszczono z kolei taką budkę mieszkalną, też jako sprzedawaną jako hotel. Ta budka mieszkalna ma tą wyjątkową cechę, że Państwo tutaj stojącą ją jeszcze w porcie przed zanurzeniem. Obiekt został zbudowany w roku 2000 przez Michaela Genberga. Składa się właśnie z takiej pływającej kajuty i podwodnej sypialni. Zewnętrzna, tutaj ta część nadwodna, nawodna ma taki charakter jakby wejściowy. Można też tam wypoczywać na tych tarasach, ale najważniejsza w tym projekcie jest kabina, którą zanurzono pod wodą. Problem polega na tym, że wody jezior są po prostu mętne i nie dają wiele do oglądania. Ryby żyjące w jeziorach też no, nie grzeszą urodą. Nieco inaczej jest na wyspie Sentosa, gdzie jednak mamy do czynienia z mistyfikacją. Otóż okna w apartamentach oceanicznych, które oferowane są przez ten hotel, wcale nie wychodzą na ocean, tylko na akwarium. Na akwarium, które udaje ocean. I duża część użytkowników nigdy nie dowie się, że oglądała akwarium. Ale efekt na pewno jest bardzo interesujący, jak Państwo zresztą mogą sami zobaczyć. Wygląda to dość przyzwoicie, chociaż obiekt jest użytkowany już od wielu lat i to wyposażenie i cała ta otoczka zaczyna już nieco trącić myszką. Jest to wszystko trochę już lekko zużyte. Czymś, co jest jednak takim pokazem, że te możliwości życia podwodnego są osiągalne, jest ten hotel na wyspie Pemba na Tanzanii. Zbudował go Genberg, budując, jak Państwo widzieli, ten swój miniaturowy hotel na Szwedzkim Jeziorze. No tutaj zbudował jego jakby lepszą wersję. Hotel składa się z dwóch części, podobnie jak tam w Szwecji. Ma część górną w postaci takiego bungalowu i dolną część w postaci takiej sypialni, która daje dobry wgląd w życie tropikalnych ryb, zwłaszcza, że również nocą można je obserwować dzięki zainstalowanemu na zewnątrz oświetleniu. No nie jest to miejsce też luksusowe. Ale goście chyba są zadowoleni, bo jest tutaj trochę więcej tej przestrzeni i widoki są dużo lepsze niż na Szwedzkim Jeziorze. Najbardziej kosztowny projekt tego typu powstał na Malediwach. Jest to biała willa nad wodą, która zawiera bardzo dużą podwodną kabinę. Właściciel Ahmed Salem zatrudnił tutaj dwóch wybitnych i uzdolnionych projektantów, Michaela Murphy'ego, dzisiaj już na emeryturze, projektanta podwodnych akwariów i projektanta wnętrz z Nowego Jorku. Efekt jest rewelacyjny. Widzimy tutaj sypialnię, chociaż też w tle, jak się Państwo przyjrzą, widzimy pokój rekreacyjny z szerokim widokiem na pobliskie wody. Przyjrzyjmy się planowi. Nie jest zatem to pojedyncza kabina, tylko normalny podwodny apartament z sypialnią i z takim salonem do oglądania życia pod wodą. Tutaj po lewej stronie ilustracji. Konstrukcja w stanie surowym pokazuje pewien rozmach, ale też osiągalność. Rzecz zbudowano w Singapurze. Do przykrycia użyto łuku z przezroczystego akrylu. To wszystko zmontowano, ale budowa tego hotelu ma też swego poprzednika. Wcześniej identyczne rozwiązanie zastosowano w restauracji,
w tym samym hotelu, co zachęciło Ahmeda Salama do zamówienia właśnie całego podwodnego apartamentu. A na tym zdjęciu, na tej ilustracji widzą Państwo transport. Szkielet nie okazał się zbyt trudny do realizacji, sporządzono go bez trudu, a następnie załadowano na barkę i zanurzono już na miejscu, podłączając potem tą nawodną willę. Na YouTubie jest piękny filmik, krótki, który pokazuje całą historię. Jest ona, przyznam, bardzo interesująca. Efekt końcowy, proszę Państwa, jest bezbłędny, wręcz zachwycający. Problem tkwi w pewnej kwestii moralnej. Czy rzeczywiście można się zachwycać pobytem w luksusowym hotelu, skoro mieliśmy mówić o podwodnych miastach? Bo to nie jest podwodne miasto. To jest wyłącznie maszynka do zarabiania pieniędzy. Pobyt siedmiodniowy, nie sprzedaje się jednodniowych pobytów, tylko w pakietach. Pobyt w ostatnim okresie, w okresie świątecznym, kosztował prawie 400 tysięcy dolarów. Podobną pomysłowością wykazano się, budując hotel w nieczynnym kamieniołomie w Szanghaju. Martin Jochman wykorzystał możliwości, jakie tutaj zapewnia mu teren budowy, zbudował wielki hotel, ale dolne fragmenty tego hotelu, dolne części tego hotelu zanurzył w akwarium. Kamieniołom umożliwia zbudowanie akwarium, akwarium zresztą, które imituje ocean. Mamy zatem tutaj ponownie do czynienia z mistyfikacją, chociaż goście w tym przypadku doskonale sobie zdają sprawę, że za oknem jest akwarium, a nie ocean. Niemniej jednak efekt jest znakomity. Dwa piętra tego hotelu zanurzono zatem w tym akwarium. Jedno z tych pięter oferuje użytkownikom właśnie taki hotel z widokiem na wyselekcjonowane ryby. Wszystko jest pięknie podświetlone, więc jest to na pewno coś imponującego. Ale zamiast wymarzonych miast mamy, jak Państwo widzą, jedynie komercyjne obiekty, co jednak dużo mówi o naszej współczesności, o naszym podążaniu za wygodą, za luksusem czy chwilową atrakcją. Zapewne jednak też złudą rozwiązań o szerszym charakterze. Więc podobnie jak w przypadku wcześniejszego naszego spotkania miesiąc temu, dochodzimy tutaj do dziwnej konkluzji, że właściwie szczytem marzeń współczesnego człowieka jest pobyt w luksusowym hotelu. Najlepiej, jeśli ten hotel byłby połączony ze sklepami, z hipermarketem albo ze strefą wolnocłową jak na lotnisku. No, taka konkluzja no nie jest zbyt wesoła i nie mówi zbyt dużo dobrego o współczesnej naszej kulturze. Konkluzję można też przedstawić w pewnym ujęciu historycznym, chronologicznym. Otóż w latach 60. projekty miały duży rozmach. Projektowano duże podwodne siedliska, które były połączone z ówczesnymi badaniami naukowymi, chociaż, jak Państwu wspominałem, miały bardzo często inspiracje też społeczno-polityczne. Chodzi o tą konkurencję między systemami. W latach 70., czego dowodem była działalność Jacques'a Cousteau, idee tego rodzaju stały się przedmiotem przede wszystkim rozgrywania przez kulturę telewizyjną i filmową, przez kulturę popularną. Na początku XXI wieku idee podwodnych miast ożywione zostały przez ducha ekologii, ale też pozostały niezrealizowane. Żaden z tych obiektów nie został nawet w części, czy w maleńkiej części zrealizowany. Jedynymi zrealizowanymi obiektami okazały się te, które przeznaczone są dla osób zamożnych, jak sztuczne wyspy w Dubaju, czy są hotelowymi atrakcjami. No cóż, tak to wygląda z podwodnymi miastami. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny wykład za miesiąc o architekturze ekologicznej.
A tyle dzisiaj. Dziękuję.